Rozmawiamy z Łukaszem Maćcem po zwycięstwie, kolejnym przekonującym zwycięstwie, tym razem na gali w Dzierżoniowie. Zwycięstwo zdecydowane na punkty, jednogłośne, decyzja sędziów, ale do końca zadowolony ze swojego występu chyba nie jesteś. No myślę, że to nie był taki dzień jak na przykład miesiąc temu na gali. Bywały lepsze dni, no nie miałem dzisiaj takiego dobrego dnia, nie czułem się dosyć najlepiej, może i w pełni sił, no ale wygrałem walkę, no i jestem z tego zadowolony, no bo wynik idzie w świat, a nie to jak ja się czułem, prawda? W Dzierżoniowie mamy tutaj obiekt raczej kameralny, ale za to wypełniony praktycznie do ostatniego miejsca. Za to odwrotna sytuacja była miesiąc temu w Spodku, który jest halą wielką, natomiast trybuny wówczas się świeciły pustkami. Powiedz, gdzie tak naprawdę walczyło ci się lepiej, abstrahując już od tego, co pokazałeś w ringu wtedy, a co pokazałeś dzisiaj? No myślę, że tutaj jest więcej publiczności, większy doping, no tam było trochę mniej, ale przyjechali tam ode mnie z osiedla chłopaki, no i znajomi i też dopingowali mnie. No myślę, że tam naprawdę byłem w pełni formy. Tutaj jednak troszeczkę to tak gdzieś się przyćmiło, jakby może trochę delikatne przemęczenie, ale też myślę, że to zależało od dnia dzisiejszego. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, no jestem zadowolony z tej wygranej. W październiku podczas gali z udziałem Tomasza Adamka i Andrzeja Gołoty stoczyłeś wyrównany pojedynek z Krzysztofem Szotem, no i minimalna porażka. Tak naprawdę powiedz, żałujesz tej jednej porażki, która gdzieś tam widnieje w bilansie twoim i może nie wszystko wygląda tak, jakbyś sobie wymarzył? Może nie żałuję tej walki, no ale żałuję tej porażki, no jednak to troszeczkę bilans zepsuło. No ale Krzysztof Szot jest dosyć doświadczonym zawodnikiem, tak jak mówię, no ja zmieniłem trochę wagę, teraz poszedłem bardziej do góry. Wtedy dużo tej wagi dusiłem, no i też miałem taki dzień dosyć słaby podczas tej walki, z nim byłem dosyć przemęczony, dużo miałem walk wcześniej, dwa tygodnie wcześniej walczyłem i sparingi i wszystko, myślę, że to wszystko się nasiliło, nagromadziło i tak to wyszło. Gdzie sympatycy pięściarstwa w Polsce będą mogli teraz zobaczyć Łukasza Maćca? Myślę, że w maju u mnie w Lublinie mój promotor, pan Andrzej Stachura, będzie organizował galę. No ale jeszcze zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie na 90%. Myślę, że ta gala się odbędzie. Ile chciałbyś pojedynków jeszcze stoczyć do końca 2010 roku? No myślę, że jeszcze 4 do końca tego roku powinienem stoczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Chciałbym podziękować szczególnie sponsorom, szczególnie promotorowi, panu Andrzejowi Stachurze, jak i sponsorowi z EkoGwarancji i z Fitbestline'u. I wszystkim moim kibicom serdecznie pozdrawiam.